Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Taka jedna chwila zmieni wasze życie. Odwróci wszystko o 360 stopni w duchowy proces. Choć dziś o tym bez chcenia jesteście wiedzieć, to jutro wszystko natychmiast sobie przypomnicie. Będziecie wiedzieli, co jest prawdą, co kłamstwem, i natychmiast Duch wam podpowie, kto to jest Pan Jezus Chrystus, dlaczego przyszedł na ziemię po raz drugi, dlaczego Pan Stworzyciel żąda od was posłuszeństwa i wiary z przekonania w prawach, jakie ustanowił na ziemi. W tej jednej chwili zapomnicie o swoich wszystkich dobrach materialnych. Będziecie wyłącznie ratowali swoje życie. Od tej chwili interesowało was będzie życie duchowe, jak przeżyjecie do następnego dnia. Rozmiar zniszczeń po uderzeniu asteroidów będzie tak duży, wtedy każdy duch będący obecnie na Ziemi będzie bez jakichkolwiek wątpliwości co do apokalipsy, która zapowiadała skalę zniszczeń oraz jak można uchronić Ziemię przed kataklizmami. Dziś ludzkie duchy bez przyjęcia informacji do siebie na tyle, by zmienić swoje postępowanie. Choć byliście nawoływani przez Pana Jezusa Chrystusa i mnie, Immanuela Elżbietę Gaz, wtedy gęsta materia w postaci konta bankowe, domów, samochodów czy innych ziemskich majątków będzie bez znaczenia. Dla was stanie się ważny rozwój duchowy. Wszystko trzeba będzie odbudować od nowa, ale już na zdrowych zasadach, zgodnych z prawami Pana Stworzyciela i naturą, jaka was otacza. Wszyscy sobie nawzajem będą pomagali, ponieważ zostanie garstka ludzi na ziemi, więc ważna będzie wzajemna pomoc. Centrum przemiany siły będzie w Polsce, w zamku. Powstanie ogromna wieża, która będzie górowała nad wszystkim. Pan Jezus Chrystus będzie tam przyjmował energię od Pana Stworzyciela i przekazywał ludzkim duchom na całej ziemi. Na początku będzie bardzo trudno, ale swoim uporem sami wpędziliście się w taką przepaść, to teraz musicie wyjść o własnych siłach, kierując się intuicją. Natychmiast będzie nauka, jak żyć, aby przetrwać, zamiast rozwijać swoje dary. Dziś rozwijacie rozum, a on wam płata figle i bez uczenia was dobrych rzeczy, a nauczył was zła. On tylko kpi z was, dlatego macie trudniej. To tak, jakby głupka posadzić na tronie króla. Tak właśnie wasz rozum wami rządzi. Zamek będzie również centrum duchowym na całej ziemi, bez wyjątków, gdyż wszyscy ludzie muszą się podporządkować pod prawa Pana Stworzyciela, żyć zgodnie z nimi, więc wszyscy będą uczeni życia duchowego od podstaw, odbiorów i kierowania się intuicją. To właśnie z Polski, kraju wybranego, wyjdzie na całą ziemię prawda i miłość duchowa, aby ludzkie duchy miały siłę budować na ziemi nowe królestwo tysiącletnie. Upadnie przemysł, który truje ludzi, bez molochów tworzących śmieci i zatruwających środowisko. Rękodzielnictwo stanie się ważne i ogródki warzywne obok domów, wszystko hodowane naturalnie, bez sztucznej chemii i nawozów sztucznych. Zobaczycie, jak wygląda życie w naturze i zgodnie z prawami. Dość na ziemi całej oszczerców, kłamców, ludzi żądnych władzy i pieniędzy. Tutaj rozwijać się będą ludzkie duchy, swoje dary przyniesione od Pana Stworzyciela. Każdy będzie godnie żył w prawach Pana Stworzyciela,
radośnie i szczęśliwie. Będzie miał wszystko potrzebne do normalnego życia i funkcjonowania na Ziemi. Ta jedna chwila odmieni wszystko. Duże aglomeracje znikną, ponieważ to jest bez służenia ludzkim duchom. Rozbuduje się mocno wymiana towarowa. Pieniądze będą, ale tylko po to, by służyć w rozwoju duchów na ziemi. Bogactwo duchowe będzie miało najwyższą cenę. Atlantyda jako kontynent zostanie na nowo odkryta. Teraz posłuży ludzkim duchom w rozwoju swoimi dobrami materialnymi, ponieważ Atlanci byli o wiele bardziej rozwinięci niż obecnie Ziemianie. Król wielkiej materii, Pan Jezus Chrystus, nauczy was, ludzie ziemscy, jak żyć w prawdzie miłości duchowej zgodnie z prawami na ziemi.